Nie jesteśmy tu, by zatrzymać inwestycje, podkreślali organizatorzy spotkania z mieszkańcami Leszna w sprawie wycinki drzew na ulicy Fabrycznej, radni Koalicji Obywatelskiej. Spora grupa mieszkańców pojawiła się na spotkaniu zorganizowanym przy drzewie oznaczonym numerem 1. Pojawiły się głosy przeciwników wycinki, ale też osób opowiadających się za nią, by jak najszybciej przeprowadzić inwestycje. Obie strony słuchały jednak swoich argumentów. Są badania niestety, które pokazują, że nawet gdybyśmy w tym momencie posadzili drzewa w każdym miejscu, gdzie nie jest zabudowany teren, to nadal by nie wystarczyło, żeby całkowicie zatrzymać te zmiany. Jednak zawsze możemy to wydłużyć, ten czas. I tutaj niektórych może to nie interesować, bo widzę tutaj głównie starsze pokolenie, które za te 20-30 lat nie będzie się interesowało zbytnio, co się z nimi stanie, bo i tak no będą wiedzieli, że zbliża się ten kres, tak? No nie kłammy, tak? Jednak to dotyczy mojego pokolenia, to dotyczy waszych dzieci, waszych wnuków, moich dzieci. I ja się zastanawiam, i wiele osób z mojego rocznika się zastanawia, czy my chcemy mieć w ogóle dzieci. Bo jaki jest sens wprowadzania ludzi na planetę, która umiera? Także myślę, że w tym momencie powinniśmy myśleć nie co teraz się dzieje, ale co będzie, jakie to będzie miało skutki w przyszłości. I jasne, my nie jesteśmy absolutnie za uratowaniem każdego drzewa, ponieważ rozumiemy, że część tych drzew, i to znaczną część, trzeba wyciąć, ponieważ kiedy one były sadzone, nikt nie myślał, że w 2020 roku będą jakoś przeszkadzały, będzie ktoś próbował, że będą przeszkadzały, tak? Inaczej, bo one tutaj nie były wysadzone. Więc chodzi po prostu o jak najbardziej zminimalizowanie tej liczby do tych najpotrzebniejszych. Przypomnijmy, na Fabrycznej do wycinki przeznaczono 275 40-letnich drzew. Pierwotnie miało być ich nawet 400. Część z nich zniknie siłą rzeczy, rosną tam, gdzie mają być poprowadzone rondo czy zatoki autobusowe. Drzewa były tu pierwsze, mówili jednak mieszkańcy Leszna, argumentując, że czas zacząć projektować inwestycje tak, by drzewa nie szły pod topór, bo żadne nasadzenia kompensacyjne nie zastąpią zdrowych, dorosłych drzew. Argumenty za wycinką przedstawiali mieszkańcy zalewanych posesji. Przebudowa ulicy obejmuje także pracę nad kanalizą i budowę zbiorników retencyjnych. Drzewa to też zbiornik retencyjny, mówił radny Tomasz Mikołajczak, jednocześnie podkreślając, że nikt nie chce blokować inwestycji. Chodzi o projektowanie inwestycji z zachowaniem zieleni, że te aspekty mogą koegzystować. Pojawiły się też głosy bardziej radykalne, takie by oddać dotacje, a samą Fabryczną zaprojektować od nowa. Mają większość w Radzie PiS i PL18 i wszystko przegłosowują, a nikt nie pyta mieszkańców. W moim odczuciu te drzewa są warte więcej niż 3 miliony. Miasto zorganizowało co prawda w poniedziałek spotkanie radnych i dziennikarzy z autorami projektu przebudowy, gdzie wiele kwestii zostało wyjaśnionych, ale mieszkańcy nie zostali na nie zaproszeni. A szkoda, bo pytań jest dużo, a kwestie te mogły rozwiązać konsultacje społeczne, których jednak w mieście jest coraz mniej lub organizowane są w godzinach, w których trudno na nie dotrzeć. Najpierw projektant dostaje zbiór wytycznych, na podstawie których podejmuje pewne decyzje projektowe. I teraz tak, od tego, jakie on te wytyczne dostanie, jakimi wytycznymi podczas projektowania musi się kierować, tak zaprojektuje inwestycje. Gdyby w takich na przykład specyfikacjach była informacja, że nie wolno wycinać więcej niż 10% drzew i należy w zamian za to zastosować nasadzenia kompensacyjne w ilości na przykład dwukrotnie większej niż to, co zostało wycięte, to każdy projektant tak by zaprojektował, bo to jest jego praca. Projektować na podstawie wytycznych, które otrzymuje. Kto powinien pilnować, aby te standardy były wypełniane? No bo mamy standardy rowerowe, możemy wprowadzić standardy na temat zieleni, ale kto ma pilnować, aby one były wypełniane, jeżeli Urząd Miasta sam sobie nie jest w stanie tego zrobić? No kto? No właśnie, my, społeczeństwo, dlatego przy każdej inwestycji najważniejszym elementem jest społeczeństwo. Społeczeństwo powinno mieć dostęp do planów każdej inwestycji i nie może dojść do takiej sytuacji, nie może dochodzić do takiej sytuacji, że przebudowa prawie kilometrowej ulicy w centrum miasta jest przeprowadzana w taki sposób, że miasto zamawia najtańszy możliwy projekt, później ogłasza przetarg na prace budowlane i w tym momencie dopiero wszyscy mieszkańcy widzą, co ma być budowane. Dlaczego mieszkańcy nie mają wpływu na kształt? Dlaczego mieszkańcy nie mają wpływu na kształt inwestycji?
W idealnej sytuacji wyobrażam sobie to tak. Miasto zamawia koncepcję, a potem organizuje konsultacje społeczne. Wydaje się więc, że głównym problemem jest brak podejmowanego dialogu. Na spotkaniu nie pojawił się żaden przedstawiciel leszczyńskiego magistratu. Na pytania mieszkańców na podstawie uzyskanych od miasta informacji odpowiadali zebrani radni.